Cześć. Często pytacie nas o najlepszy sposób ułożenia dachówek płaskich. Tradycyjnie, czyli z przesunięciem o pół dachówki, czy też nowocześnie i modnie w jednej. Dzisiaj wyjaśnimy, czym różnią się te dwa sposoby ułożenia i na co zwrócić uwagę, wybierając jeden z nich. Dachówki ułożone z przesunięciem tworzą na dachu wzór cegiełkowy. Dzięki temu woda, która w czasie ulewnego deszczu spływa bocznym zamkiem dachówki, co drugim rzędzie swobodnie wypływa na połać. W przypadku ułożenia dachówek w jednej linii woda cały czas płynie zamkiem i jeżeli będzie on zbyt płytki lub zbyt wąski, może się przelać i przedostać pod połać. Dotyczy to głównie dłuższych połaci o niskich kątach nachyleń. Czy w takim razie lepiej układać dachówki płaskie z przesunięciem? Niekoniecznie. Dużo zależy od konkretnego modelu dachówki i zaleceń producenta. Przykładowo, wszystkie dachówki płaskie Kreaton, zarówno ceramiczne, jak i cementowe, możemy układać na oba sposoby. Mają one odpowiednio zaprojektowane zamki boczne, dzięki którym nawet ułożone w linii zapewniają wysoką szczelność.